Cześć, siemano, z tej strony Ciastko i jako, że ostatnio dostaję dużo pytań odnośnie celownika, jaki mam celownik, czy mógłbym podać po prostu jakieś komendy na niego, czy coś w tym stylu, to po prostu postanowiłem nagrać dla was taki krótki film instruktażowy, gdyż ja po prostu swój celownik zmieniam bardzo często i nie mógłbym wam podać po prostu komendy na jakiś celownik, bo na przykład na odcinku zobaczyliście, że mam jakiś tam, a po prostu za godzinę miałbym już inny, więc ja nigdy tego nie zapisuję, po prostu jak mi się znudzi albo mi się już słabo strzela, czy coś w tym stylu, to sobie wchodzę na tą mapkę i sobie zmieniam, na jaki tam mi w danej chwili pasuje. A więc tak, z góry chciałem jeszcze wam podziękować za aktywność pod ostatnimi filmami. Naprawdę ładnie lajkujecie. Bardzo mnie to cieszy, pod tym filmem też oczywiście. Możecie zostawić łapeczkę w górę. A więc tak, co do samej mapy. Na mapie mamy wszystkie chyba celowniki progamerów. Tutaj po jednej i po drugiej stronie możemy sobie wybierać. Możemy sobie później znowu wrócić do naszego starego celownika. Tutaj możemy sobie zmienić skina tego pomieszczenia. Też myślę w miarę spoko opcja, tylko trochę rezi w oczy, ale nie jest źle. Albo po prostu możemy stworzyć swój celownik. Tutaj po prostu wybieramy sobie, jaki ma być styl. Po prostu czy ma się rozszerzać podczas strzelania, czy po prostu ma pozostać w miejscu. Naprawdę mapa jest, myślę, dość fajnie dopracowana. Polecam wam serdecznie, będzie link w opisie do niej. Po prostu trzeba tylko zasubskrybować ją w warsztacie i po prostu możecie na nią od razu wejść. A więc co do samej mapy jeszcze. Tutaj mamy takie miejsce jak test, gdzie po prostu są boty. Możecie sobie postrzelać panie im na przykład i zobaczyć, czy dany celownik wam pasuje. Ja też nie wiem czemu, ale zawsze strzelam full auto. Widzicie, hamskie przeciągane w dół. Dobra, wystarczy, nie będę tutaj się z nimi męczył. A więc tak, no po prostu ja wam radzę, nie bierzcie takiego celownika po prostu od kogoś coś, no chyba że naprawdę wam się podoba jakiś celownik od progamerów. Ustawcie sobie pod siebie, czy chcecie mieć po prostu większy odstęp, czy chcecie mieć celownik grubszy, czy chudszy, na przykład, nie wiem, możecie mieć taki, możecie mieć taki. Ja generalnie wolę grać na takim mało widocznym, takim chudszym, żeby po prostu lepiej się przycelować, czy coś. I dla mnie po prostu tak jest wygodniej. A więc zapraszam was do wbijania tą mapy, jeżeli dalej macie po prostu wątpliwości co do celownika i po prostu nie podoba wam się obecny celownik, wbijajcie tutaj, pobawcie się trochę z tym. Myślę, że jest to naprawdę fajna opcja. Fajny celownik, naprawdę troszeczkę zmienia grę i myślę, że jak się do niego przyzwyczaicie, to będzie wam się trochę lepiej grało. A więc to było na tyle. Na razie, cześć, siemano. Możecie zostawić łapeczkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!